Dzień dobry Państwu. Myślałam, że w okresie takiego przestraszenia, bo tak to można nazwać, nawrotem z koronawirusa, nie odważy się ani ja, ani pani redaktor, ani pan Jerzy, operator, pokazać jeszcze Państwu groby z sądeczanami, którzy powinniście, wy jako sądeczanie, się zapoznać. Dzisiaj zatrzymam się przy generale. Każdy z was wie, że jest generał Giza, generał Kustroń i bardzo rzadko ktoś wie, oprócz historyków, że jest jeszcze trzeci generał, który był dowódcą 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, generał Kazimierz Oroszkiewicz. Trochę słów o nim, takich suchych faktów, bo więcej chciałabym potem poświęcić czasu jako osobie, która też przybyła do Nowego Sącza, a to był jego wnuk, pan Andrzej Choroszkiewicz. Generał Choroszkiewicz urodził się na Ukrainie, pod Złoczowem, w Bajmakach. Pobrał bardzo staranne wykształcenie podstawowe. Był synem zarządcy majątkowego. Majątku, który tam był, w tych Bajmakach. Potem ukończył liceum, znane liceum bardzo wszystkim w tym okręgu Lwowa, w Brzeżanach. I potem dostał się do Politechniki Lwowskiej. Ale miał smykałkę i miał chęć być wojskowym. Dlatego studiując prawo we Lwowie na uczelni, zrobił sobie taki jednoroczny kurs oficerski i wtedy zdobył pierwszy raz stopień podporucznika. Potem już poleciało, jak to mówi się, konie po betonie, ponieważ Kazimierz Oroszkiewicz był stworzony do tego, żeby być dowódcą, żeby być wojskowym i do początku wojny światowej zdobywa rangę już podpułkownika. To jest duży stopień. W czasie słynnej wojny, o której tyle w historycy mówią, polsko-bolszewickiej, już dowodził w czasie I wojny i potem dowodził pułkiem. I ciągle go ciągnęło do Lwowa. Kiedy zdobywał szarże stopnie wojskowe, to był zawsze, jak pełnił jakąś funkcję w pułkach piechoty. A generałem dopiero po właśnie 1920 roku, dostając rok później Srebrny Krzyż Virtuti Militari i stopień generała brygady, gdy przeszedł na emeryturę, stopień najwyższy generał dywizji. I o tym generale chciałabym, żebyście sądeczanie pamiętali, ponieważ w latach 1919, czyli już po zakończeniu I wojny światowej, do 21 roku był tutaj dowódcą 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Był dowódcą, który nie tylko rządził, rozkazywał. Był dowódcą, który zadbał o to, że wszyscy, którzy byli w tym pierwszym pułku, musieli umieć czytać i pisać. To było znane i historycy to odnotowali, że były specjalnie i zresztą z chęcią robili to w pułku żołnierze, żeby wychodząc mieli jakieś już uprawnienia i umieli czytać i pisać. To on założył w 1921 roku właśnie w Nowym Sączu słynny oficerski klub pułkowy, który był nie tylko dla oficerów
do spotykania się z kasynem, ale był to też klub sportowy. I nagle na emeryturze, właśnie już przed emeryturą, kiedy został mianowany tym generałem brygady i osiadł w Katowicach, nagle wybucha II wojna światowa i generał Kazimierz, który tak bardzo lgnął zawsze do Lwowa, postanowił wraz z żoną Ludwiką uciekać. To była taka, czytając o różnych ludziach z tego okresu, to była to taka fala, to tak jakiś amok. Wszyscy uciekali na wschód, bo nikt nie przewidział, że ten Lwów za chwileczkę nie będzie Polski. Lwów dla wielu Polaków tutaj, a zwłaszcza w regionie Polski Południowej, to była taka Mekka, Kraków i Lwów. No i postanowili uciekać. I teraz krótka historia wnuka. Nie syna, jak to mylnie niektórzy podali w encyklopediach, tylko wnuka Kazimierza, generała Kazimierza Choroszkiewicza Andrzeja. Był synem Ireny, zresztą jest na tym grobowcu piękna tablica. To wszystko, co Państwo tu zobaczycie, tablice poświęcone dziadkowi, babci, mamie, to jest wszystko wielka zasługa pana Andrzeja Choroszkiewicza, ale o nim troszkę później. I mały Andrzej był 1 września 39 rok, miał 7 lat, miał zacząć normalną edukację, jak wszystkie dzieci w Bielsku, w Polsce. Wybucha wojna. Mama, która była właściwie, no nie chciałabym urazić, ale miała coś w sobie takiej arystokratki, zresztą pochodziła ta rodzina z Wiednia. Wiedziała, że jak ucieknie też na wschód, będzie miała różne znajomości, różne miejsca zatrzymania się, byleby jak najdalej od wojny, która szybko szła na te tereny Polski. I uciekła furką, opowiada o tym. Chciałam pokazać książkę, którą napisał ponad 60 latach właśnie pan Andrzej Choroszkiewicz, Wspomnienia sądeckich Sybiraków. To jest rzecz, którą my w moim wieku, w młodsi ludzie, pewno już słyszeli nie jeden raz o tej wielkiej syłce wszystkich Polaków, bo proszę jedno pamiętać, tak jak pan Andrzej to pisze. Od razu, jak zostali załadowani do wagonów na tą syłkę, to było wiadomo, oni się nie pytali, jakie on jest narodowości, jeżeli Polak, to jest Żyd. A to było celem głównym ówczesnego Stalina, żeby ich zupełnie zniszczyć, a jeżeli tych komuś się udało właśnie wysłać tam na syłkę do prac potrzebnych zresztą dla Rosji. I on przez Kolbuszową pod Lwowem dotknął, nie tylko Kolbuszową, ale te kolejne od Bielska miejscowości, Tarnogród, Kolbuszowa, dotarł do majątku hrabiów Leduchowskich w Burzanach. No i myśleli, że tam przeczekają wojnę. Którejś nocy, ponieważ hrabiowie mieli różne układy z miejscową ludnością, dostali wiadomość, szyfr, że i hrabiowie, cała rodzina hrabiów Leduchowskich oraz rodzina, czyli matka z Andrzejem, są na liście zsyłki. Nocą uciekają, dostają się do Lwowa, do zaprzyjaźnionej bardzo kuzynki na Pochulance, to jest taka dzielnica Lwowa. I tam się spotykają, z Katowic ucieka dziadek Kazimierz
z babcią Ludwiką, tam się spotykają. I zaczyna się znowu granie, nazywał to jeden tak trochę trywialnie historii kotka i myszkę. Spali po 2-3 noce w jednym miejscu, przesiedlali się do następnej dzielnicy i tak umykali. No niestety, nie udało się im 30 czerwca na 1 lipca. Mało co dali im do zabrania, mało się jak wyprowiantowali. Zostali zapakowani do jednego z kilkudziesięciu wozów bydlęcych. I proszę sobie wyobrazić rozpacz dziecka, bo pan Andrzej w tej książce mówi: miałem matkę, miałem dziadka, miałem babcię, ja miałem rodzinę, ale Sowieci zabili mi dzieciństwo. Kiedy chłopak po okropnych warunkach, wręcz ekstremalnych, tą książkę naprawdę jak się czyta, to czasami jest niedobrze człowiekowi, zwłaszcza, że nie są warunki takie teraz, żeby sobie wygodnie nie usiąść i książkę czytać. On przeżył z dwóch powodów, bo on nie wiedział, był pod opieką, że on jest kilka tysięcy kilometrów od ojczyzny, od Polski, od Bielska, a sołdak, ten NKWD-sta, który ich wyładował, bo najpierw był ten bydlęcy wagon, potem było długie płynięcie barką, bo to jest wszystko związane z rzeką Irtyszem i dopływami. I w końcu wysadził ich, bardzo trudna nazwa, uczyłam się, żeby powiedzieć wyraźnie, w środku tajgi, na bardzo bagnistym terenie, nazywała się Łorba. No i tam dopiero zaczęło się to piekiełko, drugie na nieludzkiej ziemi. Pan Andrzej, już jako dorosły mężczyzna, z wielkim wzruszeniem opowiadał, że od tego żołnierza NKWD-sty usłyszał słowa: Polszy niet, Polszy nie budiet. Dotarło to do tego dziecka. I tak ich tam przetrzymywano. Potem na jakichś warunkach, że doszli do wniosku, że to nie byli Żydzi, tylko Polacy, dostali lepsze zakwaterowanie, to znaczy domek dostali, a nawet po jakimś czasie krowę, żywicielkę, którą pan Andrzej bardzo komicznie opisuje. Mama wydelikacona mieszczka musiała tą krowę oporządzać, a najgorsze to było z dojeniem tej krowy. Że pan Andrzej, pisząc te wspomnienia, pisze w sposób taki naprawdę artystyczny, bo był przecież aktorem. I w tej Sosnowej mieszkali babcia, mieli już około 70 lat, matka miała ponad 30 i Andrzej, już nie 7-latek, bez nauki, był wielką sympatią, opowiada o tym, jaką edukację miał od dziadka generała. Była to dla niego postać, no, nazwalibyśmy to teraz, tak jak młodzież nazywa, guru, ale mówił też, pisze też o babci, która była uosobieniem życzliwości, dobroci. A cały czas NKWD, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć na początku, że generał w tych wszystkich pismach, które musiał wypełniać, ankietach, zawód swój pisał profesor. Bo kiedy przeszedł na emeryturę, to miał kilka miesięcy, właściwie przez rok czasu, wykłady w szkołach oficerskich dla przyszłych adeptów o przebiegu wojny polsko-bolszewickiej. Jako ten, który przeszedł od początku, zresztą generał Choroszkiewicz, jako jeden z trzech, których mamy tu w Sączu,
dotarł do samego Kijowa i brał udział w tej wielkiej, opisanej przez historyków, manifestacyjnej defiladzie w Kijowie. Ale NKWD-ści widzieli, że to jest generał, mimo że on pisał, że profesor. I kiedy nasz generał Władysław Sikorski napisał porozumienie ze Stalinem, opisuje pan Andrzej, jak któregoś dnia cała ta banda NKWD-stów wpadła w tej Sosnowej do ich domku i wszyscy na baczność salutowali i oczywiście w języku rosyjskim zwracali się do niego jako do generała. Zadbał o to właśnie ktoś, kto wiedział, że generał będzie dobrym dowódcą w armii Andersa, żeby dostał się do Tobolska. Dali mi paszporty całej rodzinie, i żonie, i synowej, i panu Andrzejowi, i żeby jakoś dotarł. No, miało być inaczej. W Tobolsku, gdzie mieszkali w tej dzielnicy, bo Tobolsk to było tak jak nasz Nowy Sącz w tej chwili, ma ponad 80 tysięcy mieszkańców. Proszę sobie wyobrazić, że tubylców, mieszkańców było około 30%, a reszta mieszkańców to byli ludzie, którzy tam byli dobrowolnie, chcieli tam być na zsyłce albo byli zesłani na zsyłce już długie lata. I ten Tobolsk składał się z takich mieszkańców. W najeleganczej dzielnicy była oczywiście komendatura NKWD i kiedy przyjechali, wszystko było pięknie, ładnie, ponieważ, jak to pisze pan Andrzej, decydowała o tym gruba koperta z rublami i wszyscy byli opłacani, wszystko się załatwiało. Pan generał Kazimierz niestety dostał zawał serca. Znalazł się w szpitalu, wyszedł z tego szpitala, ale bardzo długo był chory, kiedy po roku czasu, a NKWD od razu zgłosiło się do pani generałowej. Pani generałowa zleciła to matce Andrzeja, żeby oddali paszporty i dostaną wtedy, kiedy będą się starali do wyjazdu do tej armii Andersa. Generał wraca do zdrowia. I okazuje się, że takiego zdrowia, żeby mógł jechać dalej. I okazuje się, że kiedy matka, która no nieświadoma, skąd mogła wiedzieć, nie miała potwierdzenia, że zostawiła tam te paszporty, przyszła po te paszporty, wtedy udali, że o niczym nie wiedzą. No i niestety zostali w Tobolsku. Ale była przyszła druga taki moment w historii. Oczywiście generał jeszcze żył parę miesięcy po tej historii. Jego żona zmarła 2 lata po śmierci generała. To mówią dokładnie tabliczki na tym grobowcu. Natomiast matka pani Irena i pan Andrzej, już tak będę mówiła o nim, zostali na łasce Polaków. Polaków, którzy zostali dużo wcześniej w Tobolsku zesłani i to dzięki nim w ogóle mieli wszystko, bo mogli się znaleźć w skrajnej nędzy. I w 1943 roku, no rzecz znana, przecież nas tego uczono w szkole, Halina Wasilewska na polecenie wyraźne Stalina kazał Stalin utworzyć Związek Patriotów Polskich. I ten Związek Patriotów Polskich miał pierwsze zadanie, że na całym terytorium Rosji tych, którzy byli zesłani, miały być utworzone domy sierot. I pan Andrzej się znalazł w domu sierot, a matka pana Andrzeja dostała też pracę w tym domu sierot. No i to jest 43 rok i jak pisze pan Andrzej, muszę to dokładnie przeczytać. Bardzo mi się podobało to sformułowanie, że właściwie wtedy zacząłem dopiero proces edukacji, bo ten Związek Patriotów Polskich potworzył szkoły polskie od 1 do 6 klasy i tam właśnie pan Andrzej jest jedyna, zaświadczenie jakie miał z tego pobytu tam w Rosji, to było świadectwo ukończenia tej szkoły. No i koniec wojny, 45 rok, oczywiście od razu wielki ruch wśród Polaków.
pierwsze mogą wrócić do kraju dzieci z tych domów sierot. I tak się też stało. Ale ja jeszcze chciałam przeczytać takie jedno zdanie. Po pierwsze już powiedziałam, że usłyszał Polszy niet, Polszy nie budiet, a pan Andrzej w tym właśnie wspomnieniach pisze tak. Czytając już w dorosłym życiu Dantego, w żadnym kręgu piekła nie znalazłem odniesienia do tych przeżyć, których przeżyłem na zsyłce. I drugą taką wspaniałą rzeczą, oczywiście dziadek i babcia zostali pochowani w Tobolsku. Mówią o tym tablicy. Natomiast wzruszająca scena, kiedy jadą z tego Tobolska, oczywiście z tymi wszystkimi przesiadkami, pisze, że wagony są już inne, że to trzeba przeczytać, żeby nie będę tego opowiadać książki. Więc cały czas się bali, że oni nie jadą do Polski. Oni, że NKWD w pewnym momencie zwróci pociągi gdzie indziej i znowu pojadą w inny teren Rosji. I kiedy zobaczyli napis Terespol, a potem granica polska i wysiedli z pociągu, to muszę to Państwu przeczytać. NKWD nie zmieniło planów, przekroczyliśmy granicę w Terespolu, gdzie każdy z nas całowanie polskiej ziemi było odruchem tak najtrwalszym i naturalnym, że trudno sobie wyobrazić, że mogło być inaczej. I potem znalazł się już pan Andrzej, o czym mówię, w takim miejscu w Polsce, gdzie rozprowadzano dzieci po całej Polsce. Przyjechał tam brat matki, Jerzy, i wziął ich do Gliwic. W Gliwicach się okazało, a jeszcze wziął go najpóźniej z tej kwarantanny tam, ponieważ jak tylko zostali zakwaterowani w tym ośrodku, to okazało się, że Andrzej ma szkarlatynę, kwarantanna 6 tygodni. Po tej kwarantannie przywiózł go wujek, brat mamy, do Gliwic. W Gliwicach lekarz powiedział, absolutnie ma początki gruźlicy, musicie mu znaleźć odpowiednie miejsce do pobytu. I tak się złożyło, bo generał Kazimierz Choroszkiewicz miał syna Tadeusza, właśnie męża tej synowej, z którym on był na zsyłce, był oficerem i gdy wybuchła wojna, miał jakieś tajne zadanie wojskowe i z nimi nie mógł jechać. I córkę Marię, Marylka na nią mówiono. Pani Maryla Słojowska mieszkała w Nowym Sączu na ulicy Długosza. Kobieta, też można by było o niej wiele opowiedzieć, to już wiem z innych źródeł, mianowicie całą wojnę walczyła o to, żeby sprowadzić rodziców, czyli generała z żoną. I całą wojnę oczekiwała na powrót męża, który, jak potem się dowiedziała, został zamordowany w Katyniu. Do tej pani Maryli Słojowskiej po 45 roku, w 46-47 przyjechał pan Andrzej Choroszkiewicz. Andrzej Choroszkiewicz, któremu w tym miejscu, nie chciałabym dużo mówić o jego osiągnięciach i pracy w Teatrze Robotniczym w Nowym Sączu, tylko o tym, jak było dla niego największym celem mieć taką rodzinę, jaką jemu zabrano, spokojne dzieciństwo dzieci. Dlatego bardzo proszę o pokazanie zdjęć tych dzieci. Proszę o pokazanie zdjęć również babci Ireny, która była z nimi. Jest bardzo czułe zdjęcie, dla mnie czułe, bo widzę, kiedy swoim wnukiem, Maćkiem się zajmuje, ale jednocześnie pan Andrzej w 52 roku po podleczeniu gruźlicy skończy technikum kolejowe. Jak tylko skończył technikum kolejowe w 55 roku, zgłosił się do niego reżyser.
52 kolejowym, ale w 55 roku w pracy było. Pracował na ZNTK, miał taki nakaz pracy, że jak się nie chce mu tu pracować, to go zaślą do kopalni. I tym samym argumentem pan Leon Barbacki zaszantażował go, że jak nie chcesz się poświęcić tworzeniu się teatru i być aktorem, to cię też zaślemy do kopalni. Pan Andrzej to już mi osobiście mówił, że nie miałem wyjścia, wolałem być aktorem. Dostał plik tekstu do jakiejś sztuki, musiał się nauczyć. A ja go pamiętam z różnych wspaniałych przedstawień, już jako aktora. Utkwiło mi na przykład jego zadbanie, jego wyreżyserowanie przy benefisie znanego aktora Franciszka Worobiowa. Nie mogłam być na wszystkich jego spektaklach. Odnotowane są wszystkie we wszystkich oczywiście encyklopediach, ponieważ pan Andrzej, kiedy stwierdził, odkrył swój talent, jak to powiedział, i zrobił kursa instruktora teatralnego i reżyserskie, był wszystkim. I naprawdę jest w pamięci wszystkich aktorów. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że człowiek, który poznałam go, przedstawiono mi go w ten sposób, to jest, powiedziano mi, że to jest syn generała Roszkiewicza. Ja się popatrzyłam na tego pana, a on mówi, tak, ja wiem, pani ciągle coś chce pisać, ciągle coś uwieczniać, ale ja pani nic nie powiem i nie chciał powiedzieć. A ja już wiedziałam, że to jest bardzo, bardzo wspaniały człowiek i dlatego bardzo dziękuję, nasza telewizja sądecka, że pozwoliliście mi o tym człowieku powiedzieć i pozwolicie, żeby oglądnięto w Sądeczanie zdjęcie. Pracował przez 50 lat w teatrze, oddał wielkie zasługi, ale po śmierci żony, kiedy się już rozchorował, żona wzięła go do Bytomia, umarł w Bytomiu, ale tutaj jest pochowany. Rok przed śmiercią dostał, jest takie świetne zdjęcie, właśnie z odznaczenia. To był taki jego, bo był bardzo skromnym człowiekiem, bardzo pracowitym. To jest zdjęcie w 2012 roku. Dostał honorowy tytuł zasłużony dla kultury polskiej, a zmarł rok później, w 2013 roku. Jeżeli ktoś chce zobaczyć jego pracę, jego działalność, odsyłam do wszystkich katalogów, albumów, opracowań teatru robotniczego. A ja chciałabym powiedzieć takie zdanie. Panie Andrzeju, nie chciał mi pan nic powiedzieć o swoim życiu, ale ja za to się rozgadałam o panu, za co dziękuję. Telewizją regionalną mam zaszczyt wędrować po cmentarzach, bo przecież nie tylko tutaj byliśmy, pamięta pani, byliśmy nawet na Wysokim, czyli Czeczewina, na Wrodziostowie, w Biegonicach, na Gołąbkowicach. Ale w 2018 roku przed tym grobem miałam wielki ból, że nie mogę pokazać sądeczanom jakiejkolwiek fotografii Anieli Cyło, bo o niej mówiłam. Obok przeczytałam, jest Walenty Cyło. To nazwisko utkwiło mi przez mojego tatusia, który zawsze mówił, że najporządniejszy geodeta, do niego trzeba iść ze wszystkim. Ale pomyślałam sobie tak, może mi się uda kiedyś zdobyć zdjęcie, ponieważ pani Aniela Cyło była uznawana przez międzywojnie jako jedna z najpiękniejszych kobiet.
I kiedy razem z innymi zacnymi matronami, jak to historycy nieraz piszą, założyli Klub Kobiet Polski, Komitet Polskich Kobiet. I jak wiemy, były czynne, aktywne. Pani Aniela miała 31 członkiń tego komitetu i miała drużynę strzelecką. To rozpisywali się, że była niesamowicie przedsiębiorcza i piękna kobieta. I tak się złożyło w tym roku, w 2018, że musiałam tylko mówić suche fakty o niej. Potem w 2019 mówiliśmy o zupełnie kim innym. I nagle w rocznicę wojny, czyli w tym samym roku, co byłyśmy przy grobie Anieli Cyło, właśnie tu, gdzie stoję, była wystawa. Uczczenie zakończenia I wojny światowej. To jest Nomina Rose, Labirynt historii. I była wystawa z takim akcentem Wojna i rodzina. I proszę, kochani sądeczanie, ja w tym miejscu muszę podziękować jednej osobie. Nie będę wymieniać nazwiska, ponieważ już było kilkakrotnie wymieniane, a ja nie pytałam, czy mogę ja też wymienić. Prawnuczka Walentego Cyły, będąc na rynku maślanym, na plakacie rozpoznała, potem się upewniła, przychodząc do domu, że to jest jej pradziadek Walenty Cyło. I dzięki niej mam dwa zdjęcia. Właśnie to, co zawsze chciałam, pan Walenty Cyło, jako ten przystojniak, oficer, zresztą w Lwowie się poznał z Anielą Cyło, tam się urodziła córeczka Bronisława. I ta rzeczywiście, proszę zobaczyć, przepiękna kobieta Aniela Cyło. To niemowlę na ręku to jest właśnie córka, również tutaj pochowana, pani Bronisława Stoma. Ale parę słów o panu Walentym. No tą zasadniczą rzecz, że skończył prawo na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza w Lwowie. Tam się poznał z Anielą, Aniela z domu Nowak. Tam zawarli ślub, urodziła się córeczka. Jest wszystko pięknie, ładnie. Ale pan Walenty Cyło skończył ten uniwersytet jako najzdolniejszy absolwent i od razu dostał, prawie od razu, bo dwa lata po ślubie, nakaz pracy do Nowego Sącza jako inżynier miejski. I to był wielki strzał, ja to wtedy mówię, strzał Pana Boga, ponieważ razem z Kazimierzem Górskim, drugim inżynierem, budowali wodociągi. On miał nadzór nad budową domu strzeleckiego, czyli inaczej popularnie przez sądeczan nazywanych go domem Pierackiego, obecna siedziba MOK-u. Świętej pamięci dla mnie najwspanialszy historyk, uczący mnie historii w ogóle Sącza, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, okresu partyzantki i po wojnie, Józef Bieniek powiedział w swoich notatkach tak, że pan inżynier Walenty Cył, znany sądecki geodeta, przewyższał przynależnością do stowarzyszeń nawet burmistrza Romana Sichrawy, ponieważ pan Roman Sichrawa według innych należał do 28 stowarzyszeń, a pan Sichrawa 31. I ja tego nie sprawdzałam, ja tego nie liczyłam, ale muszę państwu powiedzieć, że jak się penetrowałam, bo bardzo dużo szukałam po różnych publikacjach o panu Walentym, to rzeczywiście, gdzie jaka działalność i coś się działo w okresie międzywojnia, to pan Walenty Cyło. Mało tego, po 1945 roku też nie zakasał rękawy, dopóki posądzam mógł, a umarł w 1967 roku. I więc i on, i Aniela, i całe te zacne matrony, i te wszystkie zgrupowania, bo był też prezesem BBWR-u,
tworzyli taką inteligencję, elitę sądeckiej społeczeństwa. Dlatego cieszę się, że panią Anielę mogłam dzisiaj pokazać. Cieszę się, że pan Walenty również jest uhonorowany, ale żeby była całość, to ja państwu przeczytam, do jakich należał. Jak tworzyło się w 26 roku, przepraszam, bo potem w 46 roku, kiedy była na nowo akcja ratowania zamku, też należał. Tworzy się Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, wchodzi w skład zarządu. Nawiasem mówiąc, wybudował dla rodziny dom na ulicy Narutowicza, w którym właśnie prawnuczka, o której wspomniałam, do dzisiaj mieszka, który, bo nie znam, właściwie nie znam, nie znalazłam, ani chciałam rozpytywać za dużo dziejów rodziny Cyłów, podczas tego eksodusu, ucieczki na wschód, o którym mówiłam przy grobie generała Horoszkiewicza, ale nie za długo, mam nadzieję, nie ukaże się pamiętnik prababki Marii Zielińskiej, jej prawnuk ma ochotę to opublikować i ona odnotowała, mieszkała niedaleko tego domu Narutowicza, przy Narutowicza Cyłów i ona odnotowała, a tam w domu Cyłów zakwarterowani są Niemcy, bo oni do tej pory nie wrócili, czyli też uciekli gdzieś na wschód, ale powrócili do Sącza. W 1945 roku, jak tworzyło się znowu coś się działo w Sączu, również się angażował. Ale wracam do międzywojnia. I właśnie budując ten dom przy ulicy Narutowicza, znalazł srebrny denar polski, ponieważ już tworzyło się muzeum, bo pamiętamy, że wszystko to było otwarte w 1938 roku na Święto Dzieci Gór, a pan Romuald Reguła i inni tworzyli to muzeum, dał na zaczątek muzeum tego srebrnego denara. Dał dużą kwotę pieniężną. Po prostu był zaangażowany całym sercem w to, co robił. Odnotowany jest, że pisał artykuły. Można znaleźć. W Głosie od 29 roku pisał do Głosu Podhala. Najpierw pisał tylko jako normalny autor, a potem był redaktorem przez długie lata tego Głosu Podhala. Potem współpracował z Towarzystwem Historycznym i był współzałożycielem Rocznika Sądeckiego. Jeden z piękniejszych, można już teraz dokładnie, bez żadnej recenzji i bez żadnego obcinania tego artykułu, w drugim tomie Rocznika Sądeckiego napisał Dzieje Sącza od 1895 do 1945. Ciekawy, bardzo, bardzo długi, obszerny artykuł mówiący o tym, jak maleńkim miasteczkiem pod koniec XIX wieku był Nowy Sącz, a jak się potem rozrastał i jak potem, zresztą jako geodeta doskonale miał mapy rozplanowywania w kierunku na Wólki, czy w kierunku na inne tereny, a jak potem został po II wojnie światowej. Niestety zdziesiątkowany, to o tym już wszystkim wiemy. To jest pan Walenty Cyło, to jest jego żona Aniela. Myślę, że rodzina żyjąca nie będzie mi miała za złe, że jeszcze wspomnę o tym niemowlęciu na ręku pani Anieli, dziecku ich, pani Bronisławie, Bronia, która przeżyła całą wojnę, no już jako mężatka, a mąż jej został pan Sztoma, pani Bronisława Sztoma, jest również na tym grobowcu tablica, a mąż jej został wywieziony, zamordowany w Charkowie, a pochowany w Pjatichatkach. Całą wojnę z maleńkim dzieckiem przetrwała. Posądzam, że to jest właśnie to jej dziecko przez wojnę, to jest
matka prawnuczki, ale to już jest dłuższa historia, nie chciałabym się w tym rozdrabniać. Tak jak już wspomniałam, od 2005 roku wędruję po tym. Była tylko przerwa 2 lat. Raz inicjat zaginął, drugi raz ja nie mogłam ze względu na zdrowie. A teraz mówię o tych grobach w okresie pandemii. Nie wierzę, że będą takie tłumy jak zawsze we wszystkich świętych i nie wierzę w to, że zabłądzicie do tych grobów, do których mówię, oprócz rodzin. Mówiłam dzisiaj o rodzinie Choroszkiewiczów. Dzieci są poza Sączem, trudny dojazd, czerwona kartka. Mówię to o tym dlatego, że proszę was, sądeczanie, zaświećcie światełko w innym okresie czasu, jak dacie radę i traficie. A teraz proszę o głęboką modlitwę. Dziękuję telewizji, dziękuję operatorowi. Mam nadzieję, że mimo pandemii też trzeba jeszcze pamiętać o tym, że nie tylko, bo taka jest prawda, wyczytywałam ostatnio bardzo dużo, że koronawirus myśleli wszyscy, że będzie najwyżej pół roku, góra pół roku, wrócił na jesieni, a według wszelkich prognoz i tym, co ja wyczytywałam w pracach publikowanych, to on potrwa i to długo. Ja nie mówię, że się spotkamy za rok. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i proszę, pamiętajcie o zmarłych. Bóg zapłaci. Walentemu Anieli i Bronisławie i zostanie nam jeszcze kozaczce, prawda?